Więc tak, moi drodzy, mam dwa silniczki z pralki. Te dwa silniczki były w jednej pralko-wirówce oczywiście, no bo nie pralka, tylko pralko-wirówka do obrania. Tutaj ta maszyna do szycia, obudowka aluminiowa, nie żeliwo, tylko alum. Piękny odlew aluminiowy, to się też to rozbierze. Od ziomeczka dostałem, także sobie to będę miał chwilę, to rozbiorę. A dzisiaj się wezmę za korowanie kabli. Silniczki pójdą na inny odcineczek. Także biorę się za korowanie kabli. Odezwę się później na podsumowaniu małym. Te kabelki też jest sympatycznie, moi drodzy, sympatycznie się ubiera. Te kabelki się ubiera sympatycznie. A nie to, co tam cieniznę. Już mamy dwa warkoczyki. Zaraz będzie trzeci. Jak widzicie, nożyk tapicerski. Lepszy od tego kuchennego, czerwonego, co tam widzicie. Tutaj, kurczę, ale to idzie pięknie. Piękne warkoczyki. Tutaj o, nawet. I pach. I następny. I następny. No, technikus mógłby się ode mnie uczyć, jak się obiera kable. Ostatnio zrobił live'a. Obierał i obierał i obierał. A tu proszę, jakie sympatyczne kabelki. No, aż bym się mógł z tą urdą na randkę umówić do restauracji. Zobaczcie, jaka sympatyczna dziewczyna. Pach. Parę sekund i pół kilo. A no, niestety nie wszystkie idą tak fajnie, jakbyśmy sobie to chcieli wymarzyć. Niestety, nie jest tak kolorowo. Muszą być też i schody. Nie zawsze z górki. Nie zawsze. O, 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 o. I pa, i pa. O się tutaj. O proszę, o proszę. Jest. Jest, moi drodzy. I można jechać do domu. Bierzemy się za ważenie rudej i białej na mojej wadze z komunii. Gramów. No 850, ale za nie będziemy tutaj kombinować, będzie 800 i cyk. I mamy tutaj kilogram białej, także zaraz odezwiemy się na takim rozliczeniu. Także, moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Dlaczego to tutaj leży razem? Bo na skupie lokalnym w mojej miejscowości biorą łącznie żółtą z białą po 28 zł za kilogram. Teraz wam pokażę, jak wygląda podsumowanie. Tutaj mamy 50 zł pieniążki za ten urobek. Tak. Słuchajcie, moi drodzy. To są ceny Metaleo Mix 30,90, biała po 30. Białej miałem kilogram, a żółtej 800 gram. Jakby się tak przypatrzeć na tą kubkę, no to tutaj objętościowo widzimy, że jest więcej, ale tutaj mamy takie piękne
kabany i one robią swoją robotę. Ale nie o tym. Słuchajcie. I tak. Już wam mówię, o co chodzi. Łącznie kilo 800 wyszło nam 92,70. Tutaj za kilogram wiadomo 30 zł, a tutaj za 800 gram 24,72 na Metaleo. Przepraszam, co ja mówię. 54,72 zarobiliśmy tą sumę bez groszy. To zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi tutaj, te 92,700, ale to zaraz. Lokalny skup 28 zł, kilo 800, 50,4. Także 50 zł. Także różnica między Metaleo a skupem lokalnym to liczmy 5 zł. No i jeszcze, aby ktoś się tam uparł, to paliwo, zużycie tarcz, klocków hamulcowych, fotela, gałki od zmiany biegów, kierownicy, wycieraczek, ogumienia i tak dalej, no to liczmy, że zarobiliśmy tutaj 40 zł, no to jakieś 14 zł, 15 zł straciliśmy, ale to, moi drodzy, to jest nic, to są groszowe sprawy. W każdym bądź razie ja uważam, że to jest kwestia indywidualna, czy ty chcesz sprzedać na Metaleo, czy na lokalnym, bo uważasz, że cię dymają na kasę, to jest, niech będzie każdego kwestią indywidualną. Ja chcę na skupie, jadę, sprzedaję, mam kasę od ręki. Także widzimy, tu różnica jest mała, tam nawet te 15 zł, jak będziemy, to jest malutkie, to jest nic. Teraz zobaczcie tak, 30,90 razy 3 tony, 92,700 zł. 28 razy 3 tony, 84,000. Różnica między Metaleo a skupem jest 8,700 zł. I tutaj, w takim wypadku, można się zastanowić, prawie 9,000, a 15 zł to jest mega różnica, gigantyczna różnica. Także tutaj można się naprawdę, moi drodzy, zastanowić nad tą różnicą, bo 8,000 czy tam 9 prawie tysięcy, no to piechotą nie chodzi, wiecie. To tutaj można się naprawdę zastanowić, gdzie sprzedać, czy na skupie, czy na Metaleo i zyskać w kieszeni te prawie 9,000. No te 8,700, no dobra, żeby nie było, że ten. Niech by było nawet 8,000, to już jest ładna suma. No ale 3 tony mieć, a nie mieć, no to zostaje nam 50 zł, ewentualnie 55 prawie. To jest też świetny urobek. A jak się chcemy być rekinami biznesu, no to trzeba uzbierać 3 tony i wtedy jesteśmy ułożeni, do roboty nie musimy chodzić. Dobra, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia. Tak przedstawiłem wam, jak sprawa wygląda. Jeśli się tutaj gdzieś pomyliłem, no to wyjdą jakieś tam troszeczkę większe grosze, ale to będą nadal grosze. Trzymajcie się, cześć.